95 monet, razem 49,59. Dużo dobroci? A i moneta jest. Nie, nie, stado kapsli i jedna monetka. 20 groszy współczesne, nie? Z 6 metalu. Taka historia. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca. Ja też Was witam. Wita Was Ewelinka z naszej szklarni. Na dzisiaj plan jest prosty i skuteczny. Ja po południu spędzę czas na poszukiwaniach nad Jeziorem Suskim, na plaży. Ewelinka zadeklarowała się, że troszkę porobi w szklarni, zerwie nasze pomidorki i ogórki. Jesteśmy ciągle w podróżach. Szklarnia i ogródek nam zarasta, no ale co zrobić, jak wakacyjna przygoda z busem też jest bardzo ważna. Udało mi się nam znaleźć na wcześniejszych poszukiwaniach tyle oto kasiory nad Jeziorem Suskim. Zlikwidowano tam pomosty i pod tymi pomostami jest kupa kasy. Część z niej udało nam się już z tego miejsca wyciągnąć, natomiast nie daje mi to spokoju i chcę po południu spędzić jeszcze czas w tych miejscach, gdzie byliśmy wcześniej. Jeżeli chcecie zobaczyć filmik z wydobycia tych monet, link macie tutaj powyżej. Natomiast oczywiście, co będę znajdował dzisiaj na tej plaży, będziecie widzieć na bieżąco. Zanim zacznę poszukiwania w wodzie, niestety muszę wyczekać swoje, ponieważ miejsca, gdzie stały pomosty, są w tej chwili zajęte przez wędkarzy. Po lewej, po prawej stronie są teraz dogodne stanowiska do łowienia ryb. Nie mogę wejść, muszę czekać. Niestety, kto pierwszy, ten lepszy. Ja się spóźniłem. Z tym pieleniem w ogródku to jak takie emocje jak na poszukiwaniach. Trochę nam zarosło, nie było kiedy zaglądać tu, tylko zbieraliśmy ogórki, zbieraliśmy pomidory, no i czas się wziąć za popielenie tych zarośli. Natomiast ja nie próżnuję, czekając, a zwolnią mi się wolne miejsca, chodzę po piasku, no i są już pierwsze efekty, pierwsze 50 groszy zaliczone na plaży miejskiej w Suszu. I są kolejne dwa sygnały na dojściu do jednego z pomostów. Jest to dwa ziko i złotóweczka. Także jest ciekawie, a nawet bardzo ciekawie. Takie początki to mi się podobają. Kolejne sygnały to kolejne monety. 20 groszy i 1 grosz. Ekipa łowiąca ryby przy drugim pomoście zwinęła wędki, udała się do domu. Podszedłem tam. I zobaczcie, jaki efekt. Kilkanaście sygnałów, w tym praktycznie wszystko monety. Jest naprawdę w tych miejscach moc. Dwójeczka, zecisz, 20 groszy, nieczytelna jakaś moneta, chyba 5 groszy, grosz, kolejny grosz, 10 groszy, nieczytelna, 10 groszy, I następna. Także te dojście do wejścia do pomostu i zaraz wejście pod nim jest mega bogate. Mam jeszcze chwilę, zanim zrobi się ciemno, także jeszcze trochę wejdę do wody. Mało wiele popielone, jak widać. Może trochę widać, trochę nie. Ale najpiękniejszy moment to jest taki, gdy mogę sobie zerwać nasze pomidorki, które sami zasadziliśmy. I właśnie takie piękne pomidorki zbieram dzisiaj. A jak pachną, może zrobię je ze śmietanką, ze cebulką. Patrzę jeszcze, jaki się tu nada do zbioru.
dystans w wodzie zrobiony. Zejście z piasku do wody od razu jest strome, czyli same poszukiwania są utrudnione. Nie ma łagodnego zejścia, tylko jest ciach, ciach. Ale oprócz kilku kapsli udało mi się też wyciągnąć, zobaczcie co, piąteczkę. Także, no nie wiem jak to wyrazić w słowach. Nikogo nie było, nikt wcześniej nie poszukiwał, nikt tu nie wchodził, czyli ja mam Eldorado. To już jest drugi dzień Eldorada w tym miejscu, nad Jeziorem Suskim. Także tylko, się cieszyć. Zrobiło się już ciemno. Krzysiek pewnie za chwileczkę wróci, więc biorę się za przygotowywanie dla niego kolacji. Mam nadzieję, że będzie mógł smakować. Zbliża się wieczór. Pora była zakończyć poszukiwania. Odpocząć trzeba, żeby wstać rano i wrócić tutaj i kontynuować poszukiwania w tym mega ciekawym miejscu. Dobry wieczór, dobry wieczór. Żałuj, że nie byłaś. Zobacz. Patrzę, patrzę. Tyle zrywek? Ta-dam! Oto moje znajdki z dzisiejszego dnia. Szybka, pyszna kolacja i za chwilę przeliczymy, ile znalazłem kasiory na plaży w suszu. No szkoda, że nie poszłam na poszukiwania, ale jutro rano pójdziemy razem. Ogólnie naliczyłam, że jest tutaj 23 sztuki monet i całość jest to 13 zł i 19 groszy. Także bardzo dobry wynik. Monet na tej plaży wychodzi bardzo dużo, natomiast nie ma za bardzo srebrnych ozdób. O złotych nie mówię, bo to tak trochę nierealne, to za piękne by było. Natomiast dzisiejszy dzień, dzisiejsze poszukiwania przyniosły to, co widzieliście. Jutro nowy dzień, nowa szansa, nowe możliwości. Być może coś tam będzie więcej niż tylko monety, bo monety na pewno będą, bo sygnałów jest tam na tej plaży bardzo dużo. Także ja jestem zmęczony, Ewelinka pewnie też. Kładziemy się do wyrka. Jutro nowy dzień. I działamy od rana na plaży. Piękny poranek nad jeziorkiem, nad brzegiem jeziorka. Rozpoczynamy naszą kawusią. Także w domu nie zdążyliśmy wypić, bo wcześniej rano pobudka, żeby przyjść na plażę, w suszu, żeby pochodzić z wykrywaczami. Ale oczywiście bez kawy ani róż mi się nie będzie chciało wejść do wody. Także chwilę, musi być. A za chwilę ja będę głodna. A, no to zjemy coś. O, no już ścigają. Ścigają telefony. Dzisiaj też towarzyszy nam na poszukiwaniach Dario z kanału Dario Magnes Neodymowy. Pozdrawia Was. Także pozdrawiamy Cię, Darku, też. Także powodzenia. One dobrych ludzi nie szczypią. Mówisz, że jestem dobra?
i jest złotówka. Trochę tutaj poleżała w tej wodzie i czekała, aż ją wyciągnę. Zyt, zyt. Siedzę tutaj już od paru ładnych minut. Nakopałam dołków. Na razie ich nie zakopuję, żeby mieć świadomość tego, że już tutaj szukałam i nic tam ciekawego już nie wychodzi. Zaraz Wam pokażę, co nakopałam z tych dołeczków. 5 groszy, 10 groszy, 20 groszy, 1 grosik, 50 groszy. To nie wiem, co to. I monetka z PRL. PRL musi być. Także robi się ciekawie. Liczę na, no może na jakąś biżuterię, niż na te klepaczki. Skupienie. O! Ja mam zeta. Ja tym razem 50 groszy. Mam trochę tych drobniaczków nastukane, ale mam tutaj w kieszeni kurtkę, żeby mi się nie zgubiły, nie trzymać. No i masa kapsli i grywa. No to klasyk. A ja mam kieszonkę po to, żeby chować wszystkie znajdki. Też mam kieszonkę. Dario w międzyczasie odstawił wykrywacz i w miejscu, gdzie są pomosty, rzuca swoim WKZ-em, magnesem. Zobaczcie, jaki gwóźdek wyszedł. Pierwsza z doby. A tu taka oto śrubeczka, którą Darek pokazywał. Od łańcuszka. Zobacz, zapięcia od łańcuszka. Widzisz? A faktycznie. Nie? Jedno zapięcie i drugie. A przedtem taki, byle jaki łańcuch wyciągnąłem z taką miniaturową kółdeczką, wiesz? Ale jazda. czyli jest trop. Jest biżuteria. Kilka kolejnych sygnałów. Kilka kapsli, ale też i trzy monety, 20 groszy, 2 grosze i 10 groszy. Ewelinka walczy z sygnałem, zobaczymy, co ona tam walczy, bo muszę wykopuje. Najpierw to muszę sobie opielić, trawia, a to jest najgorsze, co może być, bo nie mogę się dokopać. Na dojściu do pomostu wyrosło trochę, na dojściu do pomostu, którego nie ma, wyrosło trochę, który został rozebrany, wyrosło trochę trawy i to jest trochę to utrudnienie w wykopywaniu różnych rzeczy. Zobaczcie, ile na tym kawałku jest sygnałów. Jest tutaj masa wszystkiego i my musimy wykrywaczami wybrać te właściwe cele. Także pewnie słyszycie trochę w tych słuchawkach. Sygnał na sygnale. Tu jest. Tu będzie moneta. 5 groszy. A nie, przepraszam, 20 groszy. Może już mi serce zadrżało. Zacząłem taki gruby okrąg, a to jest ten. Nakrętka chyba. Ewelinka myślała, że znalazła złotą obrączkę. Emocje jak nic. Naprawdę, aż mnie zatworzyło. O, mało zawału nie dostałam, jak to zobaczyłam, tak przysypane piaskiem. Wy kurde, jest obrączka. No, ale niestety nie jest. Nakręteczka. Siuchu nagrywa. Tak, ogródek trzeba wypielić. Zobaczcie, prace ogrodowe trwają, a ja spróbuję wyciągnąć trochę złomu. Może jakieś narzędzie wyciągniemy do kopania. Jak na bezludnej wyspie teraz wygląda. Tak się czuję. Na bezmonetarnej wyspie. Wyciągnąłem na korzeniu mały twisterek wędkarski razem z żyłką. Taka historia. Dużo dobroci? A i moneta jest. Nie, stado kapsli i jedna monetka. 20 groszy współczesne, nie?
strzaj z metalu. Taka historia. Na magnesie kaktusowy ma kaktusowy tak. Dokładnie. Jeszcze żyłka. Żyłka jest fajna, wszystko tu jest. Jestem przerażony naszymi współczesnymi monetami, z czego są robione. Przecież po nas żadna pamiątka nie zostanie, to wszystko przegnije. No, oczywiście, to też stal i to. W wodzie to za 20 lat nic z tego nie będzie. Tak jak te kapsy to będzie zachowywało, nie? Także z tymi monetami współczesnymi to jest tak, że jak człowiek nawet dyskryminację, eliminację niepotrzebnych rzeczy za wysoko podciągnie, to już inaczej nie widzą tego. Tak, ja w Teresce nie widzę tych jednogroszówek, tylko dopiero od 10 groszy widzę, nie? Bo one dają sygnał, wiesz, taki totalny żelazowy, nie? Żelazowy, tak. Żelazowa woda. Apel do mennicy państwowej, róbcie monety z bardziej szlachetnego stopu. Albo chociaż większa zawartość metali kolorowych. To już nie chodzi o nas, poszukiwaczy, tylko o to chodzi, żeby w tej ziemi coś po nas pozostało. Bo... Dobra. Nie nabierajcie się na jego gadanie. Chodzi o nas, o poszukiwaczy. Gdybyśmy nie musieli kurczę dyskryminować. Jest moc. Cełowniczek. Taki leciutki, kawałek blachy. Lepszy rydz niż nic. Pokaż ten. Z takim... Prawie współczesny chyba, nie? Bo widać po tym, jakieś lata 70-80 pewnie, może późniejszy nawet, bo ma gumeczkę tą, nie? Ale nie ma żadnych napisów. Nie ma, jest goły. Do wiadra ci wrzucę. Tak, wrzucę, no. Zobaczcie, jaka akcja. Taka sztaba się trafiła i kwiatek sztuczny. Myślałem, że jest prawdziwa, ale to jest sztuczne. Taka instalacja. I do tego wędlinka, jakby ktoś zgłodnił. Zostawiamy Darka w samotności nad jeziorem Suskim. Niech rzuca dalej magnesem. Życzymy mu powodzenia, a my zwijamy się i jedziemy dalej. Jedziemy dalej w wakacyjną podróż busem. A gdzie jedziemy? No powiedz mi, bo ty masz 100 pomysłów na minutę. Zobaczysz, zobaczycie. A teraz przyszedł czas na podsumowanie naszych poszukiwań nad jeziorem Suskim, w miejscach, gdzie zostały zlikwidowane pomosty. Z dzisiejszych porannych poszukiwań wyszło 19 monet. Jest to 3... ile? 3,40. 3,40. Monet razem 49,59. Rozpisałem sobie nasze wyjścia na plażę nad jezioro Suskie na kartce. Tak jak Ewelinka powiedziała, rano znaleźliśmy 19 monet 3,40 zł. Poprzedniego dnia ja znalazłem 23 monety i to dało nam 13,19 zł, czyli nasz wspólny wypad dał 42 monety i 16,59 zł. Natomiast jeżeli zsumujemy to jeszcze poprzednie wyjście, czyli na tym filmiku, który Wam polecałem na początku, obejrzeliście materiał, mogliście się zapoznać, tam znaleźliśmy 53 monety i w sumie 33 zł. Czyli sumując nasze wyjścia nad jezioro Suskie w miejscach, gdzie zostały zlikwidowane pomosty, znaleźliśmy 95 monet o wartości 49,59 zł. Także 95 monet, wyobrażacie sobie, pod pomostami. Dla mnie to jest imponująca ilość i tam wszystkiego nie wybraliśmy, nie? No pewnie, że nie. To na tyle, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czy to dużo monet, czy mało, ocencie sami. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.